Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4 tryb Fortnite. Moi drodzy, co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj mamy specjalne wyzwanko na tryb Fortnite. Przede wszystkim chciałbym wam powiedzieć, abyście klikali lajki, klikali łapkę w górę, klikali subskrypcję. Dużo osób o tym zapomina, jak przypominam, to dużo osób wtedy klika. A dzisiaj chciałbym pozdrowić wyjątkową osobę, a właściwie to wyjątkowe osoby. Nie wiem, czy są, ale jeśli są, to napiszcie w komentarzach. Dzisiaj pozdrawiam wszystkich, uwaga, Sewerynów. Czy jest jakiś Seweryn, który ogląda dzisiejszy film? Jak tak, to pozdrowionka dla ciebie, chłopie. Czy chłopcy? Pozdrowionka! Dzisiaj tak, dzisiaj używamy tylko i wyłącznie samochodów, które zdobędę w pojedynkach, więc jestem zmuszony do tego, aby jak najwięcej się ścigać, jak najwięcej się pojedynkować z różnymi graczami i postaram się grać tak, żeby wygrać. Czyli jak zdobędę jakieś lepsze auto, to może niekoniecznie będę chciał się dalej ścigać, no ale właściwie to będziemy w to celować, czyli jak najwięcej wyścigów, jak najlepsze auta staramy się zdobyć, ale nie z dropów, dropów w ogóle nie używamy, tylko i wyłącznie ściganie. W ogóle wziąłem ten samochód, bo ostatnio mnie zastanowiła jedna bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie, jak fantastycznie pracuje tutaj zawieszenie. Właśnie jadę sobie po torach i widzimy, że nie tylko amortyzatory, sprężyny i to wszystko ładnie funkcjonuje, ale jak się dobrze przyjrzycie, to zauważycie, że przy kole jest taka półośka i ta półośka jest połączona taką gumą z kołem, no nie? I zobaczcie, że ta guma również wygina się i to wygląda nieziemsko i ona autentycznie wygina się tak bardzo, bardzo realistycznie, że no ciężko by odróżnić Fordze, jakby się skupić tylko na tym elemencie, to ciężko by odróżnić Fordze od prawdziwości, nie? Jakbyśmy na przykład przyczepili do tego samochodu jakąś taką kamerkę GoPro skierowaną w kierunku, powiedzmy, tej półośki, to myślę, że ciężko by było odróżnić Forza od rzeczywistości, nie? Wiadomo, że tutaj jeszcze kwestia grafiki, ale ja już o tym mówiłem wam wielokrotnie, że jestem ciekawy tej Forzy Horizon 5, jeszcze ani jednej informacji nie ma o niej. Ostatnio pojawił się nowy pakiet do Forzy Horizon 4. Do Forza Horizon 4 nowy pakiet się pojawił i tak zaczynam wątpić, czy ta Forza Horizon 5 pojawi się w najbliższym czasie, ale jeśli się pojawi, to ja liczę na to, że będzie ray tracing, że będzie ta grafika dużo, dużo lepsza, po prostu nie mogę się doczekać. Widzicie, że teraz spawnuję się w takim dziwnym miejscu, dlatego że chciałbym, tak w środku mapy, nie? Dlatego, że chciałbym trafić na jak największą liczbę graczy i spróbować swoich sił. Przy okazji, dawno nie było pojedynku kupa kontra kupa, więc koniecznie musimy wrócić do tych naszych starych zwyczajów i wyzwać jakiegoś mini coopera na pojedynek, no nie? Tak właściwie nie wiem, gdzie zaczynać. Ojej, muszę sobie, wiecie co, mapkę sobie wyłączyłem. Muszę sobie szybko mapeczkę włączyć, żeby nie być do tyłu, żeby widzieć graczy, bo tak to bez mapy to ciężko. Musielibyśmy oddzielny challenge zrobić, żeby wygrać bez mapy. Ktoś już z 9 poziomu samochód zgarnął. Ciężko będzie wygrać na tym meczu. O, dobra, mamy tutaj pierwszego żołnierza. I to chyba Mini Cooper jest, to jest chyba Mini Cooper, tak? Widzę, Mini Cooper zawsze, znaczy łatwo go odróżnić, dlatego że on jest taki malutki, jest taki szczurek, gdzieś tam pomyka po tych drogach, nie? I łatwo go odróżnić od innych samochodów, po prostu jest taki malutki. No, Mini Cooper w końcu. Muszę go dogonić i wyzwać na pojedynek, może uda się ulepszyć moje auto. No, jego raczej zdobywać nie chcę, chociaż mam z tyłu głowy, ale to może zrobimy sobie jeszcze w tym miesiącu taki challenge, żeby spróbować wygrać Mini Cooperem całego eliminatora. Co wy na to? Ej, gościu jedzie, słuchajcie, ja nie mogę mu pozwolić. Jedzie po dropa. Muszę go wyzwać przed dropem. Patrz, mam go! Rozwalił się zaraz przed dropem. Jak chamsko, jak chamsko. A tam by miał Gulfa. O kurde. To się chyba, o shit. To się chyba trochę zdenerwował. Tu na mnie jakiś gracz jechał, chciał mnie zderzyć.
On ten pojechał w ogóle na przełaj, o rany, o rany. Znowu golf, jakieś fajne dropiki widzę, że tutaj są. Ale przyfarciłem, gości się rozwalił zaraz przed dropikiem. No przykro, przykro bardzo, bardzo, bardzo przykro. Ekstra. Jedziemy, jedziemy po wygraną. I proszę bardzo, wygrana w kieszeni. Zobaczymy, co będę miał do wyboru. Raczej nic nadzwyczajnego, nie? Z drugiego poziomu jakieś autko. Ford Raptor. Ten, co mnie tam próbował zderzyć chyba, nie? Dobra, i słuchajcie, jedziemy się ścigać. Ja tutaj widzę jakichś graczy po prawej stronie. Chyba... O, kurczę, ktoś do mnie jedzie. Zobaczmy na mapkę. Nie, nie do mnie jednak. Zobaczę sobie na mapkę. Okej, tu jest skraj strefy. Mamy fajne offroadowe auto. Ktoś do mnie jedzie. Zawracamy i wyzywamy go na pojedynek. Zap, homie. Okej. O, mam go, dobra. O, drugi kontra piąty. Może być trudno, 2 km. Tamten jest naprawdę szybki, mój Raptor niestety nie jest szybki. Ten gościu, mimo że był ustawiony w drugą stronę. Nie widzę go nawet, chyba już jest gdzieś na mojej wysokości, nie? Mimo że był ustawiony w drugą stronę, a ja byłem w dobrą, to może mieć właśnie przewagę tutaj. Mimo to nie poddaję się, jadę do końca. Zobaczymy, bo mamy tutaj przejazd przez las. A tak naprawdę przez las trzeba jechać trochę powoli. Więc mój samochód wcale nie jest taki zły tutaj do jazdy. Wow. Wow, budynki. Dobra, lepiej to ogarnąłem od niego. I teraz przez las. Jadę na przełaj, bo nie mogę sobie pozwolić, żeby jechać jakąś tam lepszą drogą. Poza tym mam na tyle wolne auto, że powinienem sobie przez ten las dobrze poradzić. Okej, 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 tutaj redukcja szybko. I trzymajcie kciuki, bo na razie prowadzę. Słuchajcie, tamten samochód jest naprawdę dobry. Jakbym go już zdobył, to nie wiem nawet, czy bym do końca meczu go nie trzymał. Na razie muszę się bardzo starać, bo tamten jest mega, mega szybki samochód. Ale tutaj już jest meta, okej. Poszło fajnie, jak na razie. Słuchajcie, drugi poziom mojego samochodu, tamten był piąty. Ale tutaj liczy się też taktyka, nie? Pyk. Dwójeczka. I moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Proszę bardzo, wygraliśmy samochód z piątego poziomu. Na razie ciśniemy bez dropów. Także idzie, myślę, że całkiem dobrze. Patrzcie, jaką mam drezynę już. Kurde, piąty poziom, to nie są żarty. To już jest naprawdę dobre auto. Zresztą ja preferuję auta offroadowe do tego trybu, zwłaszcza w zimę. Więc ja bym nawet został nim do końca meczu. Może uda się jeszcze kogoś trafić. Tylko i wyłącznie samochody z pojedynków. Już widzę, że ktoś Audi RS6 zgarnął z 8 poziomu. Także naprawdę nie będzie łatwo stoczyć te i wygrać ten ostatni pojedynek. Dlatego musimy kogoś szukać, pokonać bez skrupułów, słuchajcie. Bo my nie korzystamy z dropów. Mamy dzisiaj taki challenge od was z komentarzy. Dobra, ktoś tutaj widzę, że na lodowcu sobie śmiga. Zniknął mi zaraz. O, pojawił się, dobra. Bierzemy go, nie? Jak tam mapa wygląda? Mapa. O kurde, środek, nie wiadomo gdzie będziemy jechać. A to jest chyba golf. Dobra, mamy. O kurde. Powiem wam, że golf jest bardzo dobry tutaj. I naprawdę, naprawdę ja nim dużo nawygrywałem z autami sporo lepszymi od... O, od Golfa. Woo! Kurde. Może być ciężko wygrać. Dawaj, dawaj, dawaj. Markus jakiś ciśnie. Nie wiem, czy to Polak, czy nie. Ale ja to muszę kombinować, bo już jest daleko, dużo do przodu, chociaż mamy 2 km do celu i moje auto wyraźnie lepsze przyspieszenie ma. Ale co będzie z prędkością maksymalną? Tutaj mamy sporo prostej. On trochę za wcześnie tam zjechał. Będzie musiał trochę przez drzewa pocisnąć. Dobra, redukcja, czwórka i poszli. No mówiłem, rozwalił się o te drzewa, spanikował trochę. Myślę, że Golf ma trochę wyższą prędkość maksymalną i na asfalcie powinien mnie trochę podganiać, ale już jest za późno na to, słuchajcie, bo przyspieszenie jest mega, mega ważne. Ten ram jaki wielki, nie?
Kurde, przeogromny. Dobra, gościu chyba już rezygnuje powoli. Ja nie wiem, coś się chyba na pół gazu zepsuł tego pada, miał może czy coś. Na pół gazu jechał gościu. Dobra, wygraliśmy. Słuchajcie, będziemy mieli teraz który? Szósty poziom samochodu? Także naprawdę dobrze idzie jak na razie. Pierwszy meczyk. Dobrze. Nie ma lipy, dobra. Porsche Cayenne. Muszę levelować do góry, bo trzeba mieć szybsze auto, ale... Nie no, Cayenne nie jest taka zła. Pomyliło mi się z tą drugą Porsche'ową. Nie Cayenne, tylko Panamerą. O, Panamera była taka bardzo słaba na ostatni pojedynek, na offroad, nie? Dobra, ktoś tu do mnie ciśnie. I to jest, słuchajcie, 10. poziom, co do mnie jedzie. Także ja tu muszę już naprawdę... O, ktoś go wyzwał na pojedynek. Haha, uratował mnie, ale bym musiał naprawdę mega się postarać. Wbrew pozorom, 10. poziom to nie jest wcale taki łatwy samochód do wygrywania. Wiecie czemu? Bo one są bardzo szybkie i jak się jedzie przez las, ciężko taki samochód opanować. Tak, to nie są żarty. Trzeba uważać. Dobra, tutaj mamy kolejnego gościa. Wyzwiemy go na pojedynek, bo ja bym chciał mieć chociaż ten 7. poziom na ostateczny pojedynek. I nie będę wybrzydzał. Kurde, gościu jest jakiś dobry. Nie, drugi poziom ma. Jedziemy z nim. Ty, on wziął tu jakąś furę. Makana wziął. Będzie Porsche kontra Porsche. Dawaj. Dawaj, gościu. Gdzie? Nie uciekniesz mi, ja potrzebuję poziomu wyższego. O nie, to ja go ktoś złapie. Poważnie. Ja. Dobra, moja kolejna taktyka to jazda wzdłuż tej strefy, nie? I szukanie kogoś. Czyli jedziemy dookoła strefy, ale zaraz przy granicy. I to nam daje taką możliwość, że zawsze będziemy jechać, zawsze będziemy w tym dobrym miejscu, w dobrym położeniu, nie? Więc jedziemy tutaj dookoła. Widzę, że tam ktoś już z przodu ciśnie sobie. Pojedziemy kawałek torami i bierzemy go. Oj, może być ciężko. Trochę mam... Nie ma tu przewagi, zdecydowanie. A on ma Porsche Macana. Oh! O, zdecydowanie, tutaj może być trudno to wygrać. Dawaj. Nie wiem, co by musiało się stać, żebym to wygrał, ale... Oj, niedobrze. Nie. Dawaj Cayenne. Doganiam go dosyć mocno, ten Cayenne jest sporo lepszy od Macana. Zobaczcie, jak się do niego zbliżyłem, nie? Oj, słabo. Trafiłem akurat na taki moment, jak wyzwałem go, to byłem w takim terenie, że musiałem przejechać przez tą rzeczkę i tam jakąś chopkę miałem. Ale poza tym, zobaczcie, o ile gorszy Macan jest od Cayenne, nie? Jakby Cayenne dobrze go podganiała później. Tylko problem był z terenem do pokonania. Gdyby nie ten teren, naprawdę Cayenne by go zniszczyła. Nawet z taką przewagą Macana, nieźle. I pyk, kolejny pojedynek wygrany. Będziemy mieli teraz chyba trzeci poziom samochodu, bo teraz ścigałem się z drugim poziomem jakiegoś ziomeczka. Pyk. Zawsze przypominam, że jak ktoś mnie tutaj spotkał na odcinku, to pozdrowionka. I w ogóle na eliminatorze, jak mnie ktoś tam kiedyś spotka, to pozdrowionka automatyczne dla niego. Crown Victoria, proszę bardzo, do wyboru. Zrobiła się trochę noc. Właściwie to już chyba wstaje słońce, ale ja przeważnie nie lubię pokazywać wam nocy, bo niewiele wtedy widać, nie? Patrzcie, ten samochód ma zrobiony AWD, napęd na 4 koła. Ja zawsze byłem przekonany, no nie, no Crown Victoria, napęd na tył, przecież to oczywiste, nie? A tutaj w eliminatorze mamy napęd na 4 koła w tym samochodzie, ciekawe, co? Teraz możemy to zobaczyć w bardzo prosty sposób, po prostu tutaj macie napisane, nie? Czy nie? Dobra, szukamy przeciwników, bo no, trzeci poziom to nie jest zbyt dobrze, a zostało 17 osób na meczu jeszcze. Tutaj ktoś sobie próbuje dropa zgarnąć. Musimy go tym razem złapać. Czwarty poziom, Lancer GSR. Zobaczmy, w którą stronę. W tą, nie? Dobra. Chcesz zobaczyć, co potrafi moja Crown Victoria? Nie ma problemu, ziomek. Będą sekundy, mówię ci. Czekaj, jeszcze nie wyzywać na pojedynek. Gdzie on zwiał? Chodź. Odwróć się w moją stronę, ziomek. Odwróć się, tak. Odwróć się w moją stronę. Ach, kurde, dobra. Rozpędzamy się. I gaz.
I gdzie jedziemy? O nie! Niedobrze! To nie miało tak wyglądać. Ale ciśniemy, ciśniemy. Tutaj jeszcze dużo może się wydarzyć. 3 km to jest, wiesz, masa drogi do przejechania. Wiktoria wcale nie jest taka zła. Gościu sobie wybrał offroady, ja sobie pojadę kawałek. Pojadę sobie kawałek shooterkę, chociaż Lancer naprawdę dobry jest. I próbujemy swoich sił. Wiktoria ma normalnie skrzynię automatyczną, a ja tutaj na shifterze, nie? Ale to nieważne, damy sobie radę i tak. Próbuję tutaj jak najwięcej dróg zahaczać, bo na nich trochę wyższa prędkość jest. Dobra, super. Super lądowanko. Gościu, jest masę do przodu, ale słuchajcie, to nie ma się co załamywać. Trzeba pomyśleć, co zaraz będzie. Bo nóż widelec, może coś się zdarzyć takiego. A ja nie wiem, czy tam on przejedzie przez te budynki z przodu. Chyba przejedzie. A, bo to jest tutaj na skraju tego miasta. Cholera. Chociaż trzeci poziom, taka różnica między czwartym. Laser musi być po prostu dobry. Ajajajajaj, mocno mnie wyprzedził. Miałem takie, taką nadzieję, że gdzieś się tam gościu rozwali. Ale ciężko. No właśnie, to jest takie trochę ciekawe, nie? Bo jak gram bez dropów, to muszę jak najszybciej podjąć jakąś walkę. Czyli mam Mini Coopera, od razu ścigam się z Mini Cooperem i zdobywam samochód z drugiego poziomu, nie? To jest taktyka. Nie mogę tak, wiesz, gdzieś tam się schować, szukać dropów czy coś, no bo nie szukamy dropów teraz. Tylko od razu atakujemy, przystępujemy do ataku. No zobaczcie, chwila, moment i ludzie już zdobywają sobie samochody z trzeciego poziomu chociażby, nie? No, korzystając z tych dropów. A ja to muszę szybko kogoś znaleźć i pokonać i... Kurczę, tak myślę, że jak będzie jakiś taki ciulasty samochód, jakiś taki wolny, to nawet lepiej zostać przy tym Mini Cooperze. I chyba najlepiej jest się tutaj ścigać w okolicy lasu gdzieś. Ktoś już z 9 poziomu samochód zgarnął, pięknie! O, ktoś się tu zbliża, ktoś się zbliża! Będzie atak, będzie, o kurczę, to Mini Cooper był, ja muszę go wziąć w obroty. Bo nie wiem, czy się mi taki fajny przeciwnik, kurde. Dobra, słuchajcie, jadę za nimi, oni będą mieli samochód z drugiego poziomu, nie? No lepszego raczej nie będą mieli po tym pojedynku, więc jadę za nimi i po prostu od razu wezmę tego gościa w obroty, który wygra. Chyba prowadzi tamten, jedzie na, jedzie chyba na hopę, a drugi jedzie sobie tutaj. Prześledzę ich i zobaczymy, nie? Ja myślę, że będę miał spore szanse wygrać Mini Cooperem z jakimś poziomem drugim, nie? Czy to będzie jakiś tam Raptor czy cokolwiek. Także warto, warto tutaj pojechać. Jeden się rozbił o drzewo. Rozbił się o drzewo, zwolnił, ale tamten pojechał na hopę, już totalnie skopał cały pojedynek. Tu widzę jakiegoś wolnego gracza, który ciśnie chyba czymś lepszym dużo niż mój Mini Cooper, więc raczej nie będę ryzykował pojedynku z nim. A tutaj już chyba będziemy mieli koniec pojedynku za moment. Chociaż nie, jeszcze tutaj jeden coś tam zwolnił. Ciekawie by było te pojedynki obserwować i komentować, nie? Jako taki obserwator. Spoko by było to, jakby można było dołączyć jako obserwator do tych pojedynków, do eliminatora i po prostu komentować, co się dzieje, nie? Moglibyśmy wtedy zrobić takie ligi eliminatorowe, jakby, o fajnie by był na przykład eliminator, sesja prywatna, nie? To wtedy byśmy, tylko my byli na tym eliminatorze, to by było spoko. Dobra, dojechał gościu, zobaczmy sobie, jak wygląda strefa. No jesteśmy niestety w środku, to niedobrze, to bardzo niedobrze. Ktoś tutaj do mnie dojeżdża i to jest chyba jakiś gościu z wyższego poziomu. Ten ma, a nie, tamten ma Wiktorię, no bierzemy go. I ciśniemy. 3 km do celu, tutaj naprawdę dużo się może wydarzyć. Wiktoria powinna mnie wyprzedzić tutaj na jakichś prostych. Chociaż nie, co? Ej, co? Ej, Mini Cooper szybszy od Wiktorii? Patrz, ja gościa gubię. What? Ej, ta Wiktoria jest naprawdę taka słaba? Słabsza od Mini Coopera? No dobra, teraz mnie dogania, bo ewidentnie wyższa prędkość maksymalna i chyba lepsze też przyspieszenie przy wyższej prędkości, ale zaraz będziemy jechać przez las. Zobacz, ona, ten samochód z tyłu z trzeciego poziomu ledwo co dogania Mini Coopera. Mini Cooper jest tak dobry, nie? I patrz, przez drzewa, tamten coś kombinuje, okej. Jakoś się przedostał, jakoś jeszcze jedzie, ale Mini Cooper ciśnie! Ja już tu zamykam budzik, dobra, szóstka.
Poważnie, jak to możliwe? Jak to możliwe, żeby... Ale pojedynek. Teraz, żeby tylko trafić. O nie, wyprzedził... Ja nie mogę! Jak to się stało, ty? Wiktoria jest tak słaba, zobaczcie, pokonałem Mini Cooperem. Ale i tak muszę wziąć ten samochód, dlatego, że to jest trzeci poziom, nie? Ja nie mogę! Ej, Mini Cooper jest taki dobry samochód. Zobaczcie. Ja zamykałem już budzik, ledwo co? Ja nie wiem, czy ten gość jechał na pół gazu, czy cię, wiesz, podśmiechiwał ze mnie. Nie wiem, o co chodzi, czy mi po prostu dał wygrać? Ale ja wcześniej jechałem tą Wiktorią, widzieliście, że tam Lancer z, no, czwartego chyba poziomu, nie? Poziom wyżej i naprawdę rozwalił mnie, no, różnica była spora. Dobra, tutaj widzimy Mini Coopera. Wiecie co, ja muszę wyzwać kogoś takiego naprawdę słabego tą Wiktorią, bo nie ma siły. Gdzie on pojechał? Aha, on chyba przegrał. Tam chyba przegrał. Musimy kogoś takiego mega słabego wyzwać na pojedynek, żeby wygrać. Nie ma opcji, ja tutaj tą Wiktorią z nikim dobrym nie wygram. Z czwartym poziomem będzie naprawdę bardzo ciężko. Kurde, może lipa. Dobra, ktoś tu do mnie ciśnie, chce się ścigać. Kto to jest? Oby ktoś niski. Dobra, drugi poziom, jest dobrze. Jest w miarę dobrze. Dobra, mamy asfalt. To bardzo dobrze. Audi, drugi poziom. No Audi dobra jest, powinno mnie trochę podganiać, poważnie. Jezu, ale to Wiktoria jest słaba. Mini Cooperem. Nie wierzę, to nadal, ty. Ale gościu, no... Nie wiem, jak to się stało. Rany, ty, bo tam się... Ej, o... Strefa tam się kończy. Aha, dobra, tutaj jest granica już. Jest git, jest dobrze. Tylko żeby nie wyjechać poza to, nie? Zawracamy. O ja, ty, udało się go pokonać. Dobrze. Znalazłem jakiegoś gorszego przeciwnika. I słuchajcie, patrzcie, jaką mamy furę teraz. Ja wiem, że to nie jest najszybsza, ale jakie prestiżowe, nie? Dobra, mamy kogoś tutaj. Chodź, ziombel. On się dobrze przygotował, nie? Wie, o co chodzi. Tak, wie, o co chodzi. Jedziemy. Dawaj, 6x6 Mercedes. Zobacz, ale teraz mi się przyfarciło na maksa, bo jechałem w tą stronę, miałem wolniejszy samochód, myślę, że to Subaru by mnie porobiło. Ale jakie auto, nawet nie zdążyłem się nim nacieszyć. Już po temacie, nie? Dobra, Rangera mamy. Tutaj pamiętamy, niecałe 200 km na godzinę ten samochód, prędkość maksymalna. Dlatego jedyne, na co możemy liczyć, to na dobre przyspieszenie i oczywiście fantastyczną jazdę offroadową. Ale na dalsze odległości może być ciężko kogoś, wiesz, rozwalić. Dobra, 8 graczy do końca zostało. Musimy kogoś jeszcze wyzwać. Piąty poziom samochodu to nie jest dobrze, a zresztą niska prędkość maksymalna, nie? Mi się już tutaj budzik zamyka, ja już mam szósty bieg, słuchajcie. Dobra, tu kogoś widzimy. Czy będzie pojedynek między nimi? Chyba nie. Dobra, chodź. Pięknie. Alfa jest dobra, ona mnie powinna tutaj zjeść, ale mam przewagę dystansową. I zobaczcie. What? Patryk, to jest Patryk w Alfie. O kurde, pokonany. Ekstra. Dobra, pięknie Patryk, pozdrowionka dla ciebie, jak oglądasz. I tak, i słuchajcie, mamy... Właśnie nie wiem, Cayenne'kę wezmę. Cayenne'ka naprawdę ładnie śmigała. I ktoś już tam, widzę, że na mnie z tyłu poluje. Dlatego pojedziemy sobie tutaj. Bo nie chciałbym startować z tej gorszej pozycji. Cayenne'ka zdecydowanie. Szósty poziom, słuchajcie, 6 graczy do końca. Ktoś tam jedzie na skraju strefy, bardzo dobra taktyka. Spróbujmy go dogonić, on ma jakąś szybką furę. Za mną gościu jedzie, który też ma szybką furę. O kurde, on ma tego kosmicznego wariata. Ja nie wiem, czy chce się z nim ścigać, ale on chce zdecydowanie. Chyba. Gdzie on pojechał?
O, ale ciśnie. Ej, nie chcę ze mną się ścigać. Ziombel, dawaj, chodź. Patrz ile dropów, nie? Dobra, szukamy kogoś gorszego, chociaż już to już chyba będzie koniec pojedynków, bo jest 6 graczy. Idziemy wzdłuż strefy i tak, zerknijmy sobie na chwilę na mapę, zobaczmy co tutaj się będzie działo. Ała, ciężko zgadnąć, ale ja bym szacował, że będziemy jechać w tę stronę. 6 poziom samochodu nie jest dobrze. Raczej tutaj będziemy jechać. Ktoś tam widzę, że dropa chyba zgarnął, albo drop się skończył. Jeszcze strefa będzie się zmniejszać. To jeszcze jeden pojedynek chyba się uda zrobić. Nie wiem, czy znajdę jakiegoś takiego jelenia, który ma gorszy samochód od mojego, więc może być już przegrane, jakąś wyzwę na pojedynek. Za minutkę strefa się zmniejsza. Nie widzę żadnego gracza na moim ludzkim radarze. Także każdy jest gdzieś tam daleko. To w sumie dobrze, nie? Wszyscy pojechali do strefy. Co by tu wykombinować teraz? Musimy kombinować, nie? Mamy dość słaby samochód. Nie najgorszy, ale też mógłby być lepszy, prawda? Tutaj ten lata jak szalony, on ma bardzo szybką furę. Jakby go się udało pokonać, trzeba podstępem jakoś go podejść. Jakby się go udało pokonać, to może udałoby się eliminatora całego wygrać. Dobra, za 28 sekund kończy się ta strefa i pewnie będzie już ostateczny pojedynek. Więc jeszcze kogoś dałbym radę, kurczę, wyzwać. Ale musiałbym jechać dużym speedem na niego od granicy strefy. I tutaj widzę jakiegoś gościa. Spróbuję od granicy. Okej, będzie chyba coś. Sterillo, może być, chodź. O nie! Szybko! Gaz, to ostatni pojedynek. Szybko. Sterillo. Ha, rozwalił się, jest dobrze. O kurde. Jeszcze zdążę, bo zaraz będzie koniec pojedynków. 7. I mamy to, jest. Hamuj, zawracaj. O rady. Dobra. Pokonałem go jeszcze się udało. Słuchajcie, zbieram samochód, jaki mamy teraz do wyboru. O nie, Audi RS, dobra, może być, bo to jest szybsze trochę. Szybko. Co teraz? No ja myślę, kurczę, ciężko się tu ustawić. Ja myślę, że w tą stronę i na przełaj trzeba cisnąć, bo jeden gościu naprawdę niezły samochód ma. Ciśniemy tu, tam się ustawił, kurde, ja nie wiem jak tutaj. Myślę, że w tę stronę raczej. Udało mi się! Zgadłem! Trzeba cisnąć. Dawaj Audi! Wiem, że potrafisz. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu offroadowym, dlatego że tutaj jest taka duża przestrzeń, gdzie jest taki teren płaski dosyć i nawet Audi sobie powinno dobrze poradzić tutaj, naprawdę. Wiesz, Audi z takim niskim zawieszeniem. Kogoś tutaj wyprzedziłem po lewej stronie na mapce, jak widzicie. Jest taka czerwona kropeczka, to znaczy, że ktoś tam też próbuje się ze mną ścigać. Obawiam się, że to może być ten super offroadowy samochód. O rany, czekaj, zjedziemy tu na drogę chyba trochę. Nie chcę trafić w ten las. Dobrze, tą Audicę udało się trafić jeszcze. Bardzo dobrze. Dobra, trochę drogą. Teraz będziemy musieli O kurde, ktoś tam ładnie poleciał asfaltem i jednak się wyrobił. Dobra, to ja w takim razie muszę ryzykować. Ryzyk fizyk trochę. I pojechać tutaj. Ryzykownie trochę. Mapa szybko. Dobra, musimy tutaj przejechać. Kurde, gościu ładnie pojechał asfaltem. Bardzo szybkie auto musi mieć. Bo szybko to zrobił, jakby tą odległość. Bardzo szybko. Nie uda się wygrać chyba. To już jest koniec, ale kurczę, to był naprawdę super meczyk. To był fantastyczny meczyk, widzieliście to? Rany. Ostatni pojedynek, mega fart. Przedostatni pojedynek, to jest z Mercedesem 6x6. Mega fart.
Wow. Wow. Ekstra, ekstra. Druga pozycja na końcu to myślę, że jest i tak dobry wynik z racji na to, że rezygnujemy całkowicie z dropów, nie? Musimy zaczynać, wiecie, od zera i ścigać się i wiesz, walczyć. Ale jest to fajne, bo musisz naprawdę wytężyć swój mózg, żeby, wiesz, objąć taką taktykę odpowiednią pod swój samochód, a z drugiej strony no, jakby... Co ja miałem powiedzieć? Z tych emocji trochę mi się w głowie pomieszało. Z drugiej strony, no atakujesz wszystkich po kolei, nie? Nie, masz, nie mam czegoś takiego, że o kurczę, mam samochód z 5 poziomu, widzę tu Mini Coopera i no dobra, nie chcę się z nim. Tutaj szukasz kogoś gorszego, nie? Za wszelką cenę musisz sobie podnieść poziom samochodu, bo tylko taką opcję masz. Wiecie co, zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo mamy jeziorko zamarznięte, a tu jest rzeka i ona nie jest zamarznięta. A rzeki też potrafią zamarzać, nie? To dlaczego tutaj jest nie zamarznięte? Ja bym chciał, żeby było zamarznięte. Zimę by się jeździło wszędzie, wiesz, na wprost, nie? Ale myślę, że to w tym przypadku byłoby duże, duże ułatwienie. No moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mega, mega fajne pojedyneczki udało się dzisiaj zrobić. I naprawdę na farcie przez większość odcinka. Ekstra. Ja was zapraszam na kolejne odcineczki z trybu Fortnite. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hejas.